Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. No jak powiedziałem, w tym odcinku tak sobie testowo włączymy rozdzielczość HD zamiast normalnej rozdzielczości, której nagrywam, czyli to jest podejrzewam 1600 i gdzieś 900, ponieważ jest to natywna rozdzielczość mojego monitora. I powiecie mi, czy jakoś się wam bardziej podoba, czy nie. Według mnie jest brzydziej, ale no, decyzja wasza. Ja się mogę na tym nie znać, czyż nie? Tutaj widzę jakiegoś lorda, który bez pozwolenia biega po moich ziemiach. Ale ten lord nie jest naszym dzisiejszym celem. Naszym dzisiejszym celem jest coś innego. Czemu moje kontakty z tymi szlachcicami uległy pogorszeniu? Nie mam pojęcia. Są to nasi nowi wasalowie w naszym pięknym państwie Alfonsów Zjednoczonych. Zobaczymy, jak nam będzie ogólnie szło w dalszym rozwoju naszej kariery króla. I cóż, ogólnie naszym celem jest zamek Vestiga, ponieważ z tego co pamiętam, to właśnie w nim jest więziony szlachcic Marni. Tylko nie jestem pewien, czy damy radę ten zamek podbić, bo jest popieprzony pod względem pewnie budowy, znając rodoków. Tutaj widzę jakąś grupę rodoków, które na mnie totalnie wywalone, ponieważ się mnie boją. Wielka liczba żołnierzy wroga maszeruje ku nam. Ku nam, czyli gdzie maszeruje? Czyli my tam nie jesteśmy, wiesz, gościu? No dobra. My tu przyszliśmy po co innego. Przyszliśmy po to, żeby iść do zamku i spytać się, gdzie jest reszta szlachty do jasnej, ciasnej. O! Ktoś tu jest. Regas. Czemuś się na mnie pogniewał? Nie wytłumaczysz mi to? Jeszcze bardziej niż aktualnie. Chciałbym ci ogólnie dać lenno, ale nie mogę. Ponieważ nie widzę takiej opcji. Nie jesteś zainteresowany. No jak masz być zainteresowany w jednym lenno, jak go nie masz? A ja nie mogę ci go dać. It's super. Po prostu świetnie, no. Odejdź. A oni potrzebują len, ponieważ nie mają za co utrzymywać swoich armii zapewne. Dlatego są na mnie zieli. Tutaj ta patrol, tak? Patrole mogą latać. Tutaj też patrol. Nasze patrole są dość mocne, ale widzę, że ostro boją po dupie. Bo się trochę skurczyły od ostatnich czasów. A ja powinienem uzupełnić żarełko. O tak. No i cóż, bez gadania dzisiaj ofensywę powinniśmy na jakiś zamek jednak przeprowadzić. O, a to właśnie czekałem cały czas. Na raport tygodniowy. Jelen, no tylko 11 tysięcy staryw, trochę mało, widać musieli to doty sporo taryf porozwalać, sporo różnych karwan. No i tylko jeden nasz interes jest w zajęciu komarnicym, ponieważ mamy wojnę tylko i wyłącznie z rudukami, a rudycy już wiele miast nie mają. Straty z nieskutecznych podatków, czemu aż takie straty są z nieskutecznych podatków, nie mam pojęcia. Zamek Boltak też spore zyski nam przynosi. Nasza wioska też. Ale ja mam jedno wielkie pytanie, niby czemu do jasnej, ciasnej cholerci... A wy tu macie mało towarów, ja pierdzielę. Czemu do jasnej, małej cholerci tak mało kasy nam dała to nasze miasteczko i czemu do jasnej, ciasnej cholerci ci nasi lordowie przestali nas lubić po części? Ej, to nie wioska, ja sobie idę, zapatrzyłem się, myślę sobie, idę do wioski po żarcie, a zapomniałem, że to zamek. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy wroga... Jest oblegane? O kurde. Da, już w to wierzę. Realnie zabiegany. O nie, są aż na tyle odważni, by do czegoś takiego się dopuścić. Kim ty jesteś? Zamorski załonic. Myślałem, że tyż to NPC jest, a toż to nie NPC. Tu mamy Alicję, skrajny czarów normalnie. Co ja tu chciałem zrobić? Ktoś mi przypomni, bo mam trochę krótką pamięć. O, mogę się pozbyć trochę tego ustrojstwa. Jakowyż, jako nudno się robi, przydałoby się kogoś pobić. Tu widzimy księcia Telroka, który postanowił zaatakować nasz patrol. Ja bym chciał tutaj wybrać właśnie, kto będzie walczył ze mną w bitwie. I ci, co walczyć mają, to mają być sami ciężcy rycerze plus moja szlachetna gwardia złożona z moich przepięknych NPC. W ogóle Jarek to jest typ jednostki, a nie osoba. Ciekawa sprawa, nie? It's interesujące. Czy może kilka gundowatów, skoro mam możliwość wyboru więcej niż jednego, tak? Logika. Dobra. Chcę, żeby wszyscy byli tylko i wyłącznie moi. Oszacuj. Zaatakuj wroga.
Jestem ciekaw, czy gramy się mnie posłuchasz, to ta opcja jest tylko na zmyłkę. Z tego co widzę, niestety chyba jest tylko na zmyłkę, ponieważ... Ponieważ i tak są po mojej stronie te durne patrole, co mi nie jest na rękę tak naprawdę. Ponieważ oni nie są tutaj specjalnie mocni w takiej walce i... Oni w tej walce jako patrol powodują tylko i wyłącznie większe straty, ponieważ moja grupa uderzeniowa jest wtedy mniejsza, mniej liczebna. No ale cóż, to jest już indywidualna sprawa gry, na którą nic nie jestem w stanie poradzić. Ale jestem w stanie poradzić coś na fakt, że moja gra jest 5 razy za głośno w moich słuchawkach, bo jest to fakt niemiły. Biegnie taki jeden chudziutki typeczek pośrodku pola i se myśli: a złapię tego cennego, swadzieńskiego, ciężkiego rycerza. Będę miał co jeść. Upiekę go i trążolę jak konibol. Jak Silverek kilka odcinków temu jakiegoś tam lorda, kurde, wolek. Właściwie ciekawie mnie ciągle to, czy oni mogą uciekać z niewoli w tych miastach, czy nie, ale lordowie, a nie zwykłe jednostki. Zobaczymy, czy ktoś nam ucieknie z tego zamku, czy nie. Jak zaczną uciekać, to ja, kurde, nie wiem, będę chyba wszystkich dawało na przetopienie, że tak się umówimy. Będziemy zamieniać ludzi w żelazo, dosłownie. Dosłownie będą złoci, będą ludźmi ze złota. Albo odwrotnie, będą złotem ludzi. Przybimy ich na mydło, jak to Hitler planował z Żydami. Będziemy mieli dużo mydła. Będziemy najbardziej higienicznym państwem na świecie. Jej. Kto lubi pić rum? No, i chyba wygrana. Oj, tak jakby Tylrogowie jeszcze zostało kilka jednostek, aż 10-9. Szkoda, że nie 300. Byłoby 300 Spartan, no dobra. 99. Tylrog to mi się kojarzy z jakimś bóstwem, z podejrzeń, ze Skyrima, czy z Obliviona? Bo jakoś podobnie ma na imię tam to bóstwo dane. Z której z tych dwóch gier właśnie Tylrog. To jest chyba jeden z dadycznych księci, Tylrog się nazywał. Właśnie nie pamiętam, czy w Skyrimie, czy Obligonie. Czy to mowa tutaj o serii The Elder Scrolls. Zapomniane zwoje, bo zapomniane, czy to one stare? To nie zapomniane. Zwoje. Tu nie jestem pewien, czy ten rok to nie jest jakieś normalne imię, jeżeli chodzi o jakąś narodowość. Mi się wydaje, że jest to jakieś skandynawskie imię, tylko właśnie. No dobra, idziemy się zająć wyrzynaniem tych rudzielców, jak rudzi do niewredni. Czemu w ogóle rodzice mają rudze jednostki, żeby to wytłumaczy? To może mogą być jakieś pojedyncze rudzielce, ale rodzice bardziej mi się kojarzą właśnie... Jak powiedziałem, przez jakimś Mediodonem i tak dalej, no ale dobra. To jest Skalradia, a nie Europa. Nie czepiajmy się, dziwnie by było jakby powiedzmy... W Medievalu właśnie powiedzmy jakieś Mediola miał rudze jednostki, to już byłoby jakieś totalnie dziwne, chociaż wiadomo. Taka możliwość istnieje. Ale to by było dziwne. Jej, wszyscy są martwi. Cóż za przyjemność. Kim ty jesteś? Ty się dezali. Fajną brudkę masz. Korsarz, dziękuję za pomoc. Zostajesz moim jeńcem, piczo. Ruska. Księciu Tylrogu. Dobra, wróć. 8058 punktów doświadczenia. Jakoś ostatnio mi się zaczęło wydawać, że te punkty doświadczenia już tak dużo mi nie dają. Jednego tylko rycerza mogłem ulepszyć. Czyżby większość tego expa szło dla NPC-ów z jakiegoś nieznanego mi powodu? Czy może przez to, że wygrałem tu z tych ustrojów, moje oddziały rozwijają się wolniej? To jest pytanie za 100 punktów, na które nie znam odpowiedzi. Mieszkańcy są tutaj całkowicie oddani. 99 punktów. Yeah. To raczej za wiele nie mam do gadania. Widzę, że nikt nowy się nie pojawił w zamku, a szkoda. Kolejnych wasali z chęcią bym przyjął, tylko że mam taki problem, że nie mam skąd im dawać len. To jest smutna sprawa. Ale jako, że w tym odcinku się jeszcze nic ciekawego nie działo, to śmiałbym spróbować zaatakować zamek Maras. Ponieważ jest to zamek. Boję się składać Vestiga, ponieważ to co pamiętam, Vestiga jest jednym z tych chamskich zamków, które naprawdę ciężko jest podbić. A Maras nie pamiętam jaki jest, zaryzykujemy próbę jego podbicia. Jestem jakże ciekawy, jak to wyjdzie. Ponieważ mi się wydaje, że może wyjść niezbyt miło, jeżeli to zamek taki zbugowany. Ponieważ niektóre zamki są beznadziejnie ułożone jak dla mnie, przez to tak ciężko jest je podbić, że zupełnie się nawet nie opłaca z nimi walczyć.
Już automat da nam niewiele mniejsze straty niż by były normalnie. Automat w Mountain Blade jest dużo słabszy niż w Medievalu. Oj, dużo słabszy. Rozpocznij oblężenie zamku. Tak, rozpocznij. Drabinie to tylko 5 godzin. Jestem tylko ciekaw, czy przypadkowo nam tutaj nie dojdą szachcicy Rockbart, tylko został pokonany wiesz, za uciec, na szczęście. Rockbart, no dobra. Poprowadź żołnierzy do szturmu, zobaczymy jaki jest to typ zamku. Aż modlę się iście, by był to jakiś dobry zamek. No nie jest taki zły. Tylko jest jedna, że są trzy drabiny, tylko jedna do wejścia jest na 150 ludzi, tak? Oj, żebym nie pomyślał, żeby ten limit zmniejszyć, no dobra. Jakoś się wytrzymi, że tak powiem. A nie! Czy na tej drabinie też da się wejść? Kwa, takimi puchymi drabinami się te drabiny nie przewalają? Ja pierdzielę. What a kind of technology is that? Co za technologia to jest? Czy on biegał po suficie? Nie! No właśnie takie coś się dzieje, dlatego nie lubię, kurde. No patrzcie, już drugi spadł. Kurde, dlatego mówię, że to się nie nadaje na 150, na 150 ludzi. Te... No patrzcie, jak oni tam się wsypują, to jest jakaś rzeźnia. Oni giną przez to, że tam się wsypują przypadkowo. Już trzeci spadł. Ja pierdzie. Tak jeszcze nie znasz tak źle, bo w niektórych zamkach też by 10 spadło. O, czwarty spadł. Bo on przeżył taki upadek jeszcze z szałą w dupie chyba. What a logic. W ogóle jakiegokolwiek, mam takie pytanie jeszcze, jakiegokolwiek straciłem z tych 30 rannych? Ja pierdzielę, to jakieś magiczne sztuczki chyba ten Jarek tu robi, żeby my go nie tracimy. Ale by się nam już wsparcie przydało, bo te mury musimy zdobyć, bo jak nie zdobędziemy tych murów, będziemy się ciągle na nich bili, to my to przejebiemy. Oj, to strasznie to przejebiemy, strasznie. Na szczęście Jarek swoimi, kurde, uzdrawiającymi złotymi rękoma potrafi, kurde, po prostu wyleczyć nawet strzałę w głowie. Kurde, Jarek mu się przydał w realu, tak nie sądzicie? Po co byłaby medycyna, Jarek by każdego wyleczył. Jarek by też parę leveli by mu nabili, tam ekstra by cheatowali, kurde, mielibyśmy Jarka Jezusa, każdy rany by wyleczył. Może Jarek to jakaś auzja do Jezusa jest? O? Ja bym wie. Teraz mnie o heretyzm posądzą jacyś kurde chrześcijanie, no? Jakby takie głupstwa wygadywał. Przebijamy się, panowie, przez te mędzne mury. Tylko ja dobrze pamiętam, nie jestem pewien, czy ten odcinek się nagrał, czy nie, bo parę tam odcinków pamiętam, że się nagrał, bo przez jakieś tam różne problemy, właśnie związane z programem. To kiedyś w tym zamku chyba jest błąd, że oni umieją zejść na dół. Jak ten błąd się będzie wciągnął, to ja sam nie dam rady na połowę 150 ludzi, czyli na 75. Koniec 60, no dobra, i tak to jest sporo. Zwłaszcza, że nie mam strzał. O, schodzą jednak. To czekaj, czy nie zabukli na solek. Oni nie grałem ostatnio, tutaj to zawsze. To tutaj stali po prostu, tak se stali. Strzelali w nich, nieco się nie działo, dostawali po mordzie. 50 normalnie ludzi potrafiło w nich strzelać, a oni se stali się patrzyli. To zaraz naokoło poszli niektórzy. Wow, oni myślą ci ludzie. Pamiętam, że był taki mod w ogóle do Warbanda. Z bronią palną, gdzie można było wydać takie rozkazy fajne. Po prostu klient dokładnie mają iść jednostki i tak dalej, to było genialne. Dzięki temu jak się dobrze pomyślało, można było... Kurde bolek, dosłownie walkę bez strat stworzyć. Jeszcze tam była broń palna, to głównie polegało, wiecie, na walce na dystans. Więc dobra taktyka z walką na dystans postanowiła... Można było normalnie, podobną ilością armii, na podobną ilość armii wygrać bez strat. Jak się dobrze taktykę dobrało. Ale jak się źle dobrało, to się kończyło. Na przykład praca narysował zamiast jakiejś taktyki, bo tam się tak dało, jak dobrze pamiętam. Po prostu już takie kreski rysowało. Chyba, oj, dobrze pamiętam. Taka taktyka nie była zbyt dobra. Taktyki gimbusów nie działają, przykro mi. O kurde, jakoś. No to jeden mur pchają, ja cię pierdzielę. Oni tam zupełnie tych naszych tam przepchali, co tam z boku się wbili. Ale tylko 12 ludzi straty na ich 165. Znaczy straciłem ponad 100, ale wiadomo, z tego się wszyscy wyleczą. Tylko będę musiał niestety zaraz pójść po rekrutów od Swadia, ponieważ tamci rekrutanci, którzy wystają jakoś wrócić, nie chcą za bardzo. Ponieważ powoli mi się jednostki kończą, a limit się powiększa, więc no cóż. Jak się można domyślić, przydałyby się dodatkowe jednostki. Jak tam moje oddziały idą, to jakieś kolejne, no i jest 46 naszych, aż na pół. Ale wrogów 61, coś to jest nie fair! Wyczułam jakieś oszustwo! What a kind of sorcery is that? Co to za magiczne sztuczki są? Oj, z tym gościem się przepił uważać, już tak na pała nie warto mnie chybać mieczem.
Znaczy, że dałem szybką, wiecie, jest takie ustawienie w Warbandzie, które nazywa się tam potem szybkość walki. I ono nie polega na tym, że po prostu jednostki szybciej chodzą, tylko że omijane są animacje ataku, przez to wiadomo, jak oni atakują, to wiecie, nie widzimy tego, że oni atakują, po prostu atakują i tyle. O kurde, żeby się walił, będę teraz żywym tankiem, już jak czołg, będę kurde przepychał. Haha, jestem nieśmiertelny, jestem tu broniony przez moich ludzi, a z przodu tarcza. No nie wiem, to tarcza jeszcze wytrzyma, ale ten wach pominiemy. Dawać w nich, panowie. O, dźgnęłem jednego. Dźgamy, dźgamy, panowie, dźgamy, nie mam przejścia. Jaka to jest, jaką petaktyka. Jak oni tam na dół spadają, o Boże, co to za OP taktyki są? Jezus Chrystus. Dosłownie to jest jak w średniowieczu, samych bogów, że tam Jezus Chrystus, no. Boże, jeszcze ten mówi, Boże, mój Boże. Czuję hejt od chrześcijan, czemu wyczułem hejt od chrześcijan? Mamy 101 rannych, my już 307 żeśmy zajebali. What the fuck? Się kolejnie spią. Czemu nie ma drugiej rundy walki, jeżeli jeszcze aż tu zabiliśmy? To jest dziwne. Znaczy po 200 fragach się już kolejna runda zaczyna. To jest 318 martwych i ciągle jest pierwsza runda walki. Wow. Me gusta. Tu jeden mój dzielnie walczy bohatersko z jakimiś 30 Spartanami mniej więcej. Ze Spartanami. Są poderowskie świnie, a nie spartańscy dzielni wojownicy. 331 do 204 naszych. Panowie! To było piękne. Trurum, trurum. Piękne zwycięstwo. Wycofali się? Myślicie, podłe psy, że wydacie nam radę? Ktoś tak słaby nie ma prawa nawet mi stawić czoła. O, wysoko. O, ty kurde bolek. Jak się pchły zjednoczą, to nawet potrafią mi sporo zrobić. Podłe pchły. Dostała sniapka na górze z tego, co widziałem, a jeśli nie mylę. A może się mylę? Myliłem się, na szczęście. Bo jakby jeszcze jeden doszedł, to mogło być kiepsko, bo miałem mało życia. Jakby to powiedzmy jakiś wyższej klasy rudowski żołnierz, to mógłby mi sprać dupę, ponieważ oni potrafią mi całkiem sporo zrobić. Panie, przyjęliśmy zamek Maras. Ty chcesz nagrodzić jednego ze swoich wasali za tymi przynazłościami? Marygasa, czemu nie? Jest narzekający, ale to na pewno poprawi mi stosunki z nim. Kontynuuj. Dziękuję bardzo. Regas. O, Regas już tu jakieś wojska dosłał. Gratulacje, kurde. Zamek przejęty pół minuty temu, a Regas już wiedział, że będzie jego i już wojska pewnie, wiecie, my się bijemy, a tu już wojska tak z daleka siedzą i patrzą tylko przez takie lornetki. Lornetki w czasach Mountain Blade'a mogą być jakieś podejrzane, ale patrzą, skąd lunetę powołaliśmy sobie tam tylko patrzą. Ej, ludzie! Zdobywają zamek, no. Zaraz przyjdzie posłanie, z który naszego szefa i powie mu, że zamek jest nasz. Jeżeli tak zrobi, to idziemy tam, wchodzimy. I tylko my wychodzimy z zamku na sekundę. Tam, wiecie, moja grupa już odchodzi z zamku, ani... Jak na mojemu z motorkiem w dupie i wchodzą do zamku, tylko po to, żeby go bronić. Durum. Teraz tylko ojczyć, żeby Ragaz nas nie zdradził i będzie dobrze. O, Hreja Plajs, siema. Druga nas tu bijesz, nas nie lubisz, bo szukam ludzi do państwa, wiesz? Szukam ludzi do państwa, stoj! Stój! Kurde. Mogę wejść do zamku? Zamek Waldor? Siema Plajs. W sensie o królach, panach i politykach. Mam prostą filozofię, być wilkiem niż jagnięciem. Czy zespołasz jakiekolwiek inne kwestie? Cenisz o sobie znanego król Haura, są z moim linkiem, to wszystko powiem w tej sprawie. Czy mogę cię przekonać do głębszej wypowiedzi? No dobra. Szkoda. Będziemy czekać na ludzi, którzy będą chcieli do nas dołączyć. Ponieważ jeżeli będziemy kontynuować ekspansję w ten sposób, no to nastąpi to w miarę szybko, ponieważ za kilkadziesiąt odcinków rodowskie ścierwa nie będą miały już gdzie uciekać. Do rzynki może żebyśmy to zorganizowali. Chociaż może nie tutaj, bo chcemy, żeby ta wioska, która będzie mi dostarczała jednostki, była jakoś bliżej. Sądzę, że na Meja może być dobrym wyjściem. Dururum. Jestem ciekaw, czy koniec końców tamci zrekrutowali, czy rekrutanci, co ich wysłałem, zrekrutowali te jednostki, czy nie.
To jest, że powiedziawszy, ciekawa sprawa. Dobra, dożynki. Twoja popularność rośnie. Dożynki. Twoja popularność rośnie. Zwiadowcy donoszą. Dobra, już, już. Nie, nie, żadnego zmuszania, żadnego zmuszania, ej. Ja tu dożynki robię, żeby mieć pozytywne reakcje, a wy tu kurde. Rośnie. Dożynki. Panowie, dożynki. Wszędzie dożynkowe. A bo na tym skończę odcinek. Dzięki za obejrzenie. W kolejnym odcinku. Że wielka liczba żołnierzy wroga maszeruje ku nam. Ech, w kolejnym odcinku najpewniej będziemy musieli pomóc temu nędzarzowi małemu. Ale póki co cięcie, ja będę zbierał jednostki. I zacznę w kolejnym odcinku przy tym. Nara. Co tu robi sułtan saracki w takim miejscu? What the fuck? Plądrowana przez kogo? A! To sułtan ma wojnę z Sfadią? What the shit? Dobra. Zacznę w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Hejka.